Rozpoczynamy nowy tydzień w informacjach. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam w poniedziałek, 4 marca. Niemal w każdej kampanii wyborczej ktoś komuś zrywa lub niszczy plakaty. Teraz też to się dzieje, ale dzieje się też coś gorszego. W Chorzowie ubiegającemu się o reelekcję Andrzejowi Kotali grożono w mediach społecznościowych śmiercią, a radnemu Bartłomiejowi Czaji ktoś zniszczył elewację domu. Paweł Jędrusik. Taki napis zastał kilka dni temu na elewacji swojego domu radny Bartłomiej Czaja. Uważa, że to pokłosie jego aktywności w internecie i udostępnienia artykułów krytykujących jednego z kandydatów na prezydenta. W nocy z środy na czwartek wtargnęła dwójka niezidentyfikowanych osób w kominiarkach, w rękawiczkach. Na moją posesję przeskoczyli płot, następnie na elewacji napisali napis, który był również w postach. Radnemu zdewastowano ścianę, z kolei ubiegającemu się o kolejną kadencję Andrzejowi Kotali w internecie grożono śmiercią. W poniedziałek prezydent złożył w tej sprawie dwa zawiadomienia do prokuratury. Kampania nabrała charakter, można powiedzieć, charakteru gangsterskiego. Bandyckie metody, którymi posługuje się zaplecze jednego z kandydatów na prezydenta miasta, no, jest nie do zaakceptowania przez nas, przez naszych również kandydatów i są granice, których przekraczać nie można. Koalicja Obywatelska nie bagatelizuje tych zachowań i zapowiada dalsze kroki. Postanowiliśmy wystąpić z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji o rozważenie, aby prezydenta miasta Chorzowa objąć ochroną policji. Brudną kampanię wyborczą, choć nie do tego stopnia, widać też w Jaworznie. W niedzielę ktoś w biały dzień zerwał baner wyborczy Pawła Bańkowskiego, który startuje do Sejmiku Województwa Śląskiego. Wszystko nagrała kamera monitoringu. Na moich oczach kierowca samochodu osobowego zniszczył jeden z moich banerów wyborczych i po prostu odjechał. Całość została zarejestrowana kamerą monitoringu, także sprawca nie jest anonimowy. Zostanie to zgłoszone na policję. Warto pamiętać, że w czasie trwania kampanii materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej. Nie można ich niszczyć, usuwać czy zamalowywać. Grożą za to kary aresztu albo grzywny w wysokości do 5000 zł. Dokładnie 4 lata temu w Polsce wykryto pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2. Od tego czasu do dziś włącznie odnotowano ponad 6 milionów 660 tysięcy zachorowań. Zmarło ponad 120 tysięcy osób. Sprawdziliśmy, jak dziś wygląda sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim. Fatima Orlińska. Pierwszym pacjentem w Polsce, u którego 4 marca 2020 roku wykryto zakażenie koronawirusem, był mężczyzna, który wówczas wrócił z Niemiec. Niedługo po tym chorowali już mieszkańcy wszystkich województw, a Śląskie przez wiele miesięcy utrzymywało się na niechlubnym podium pod względem statystyk. Dziś o COVID-zie praktycznie już nikt nie chce pamiętać. COVID-19 ma już wybite zęby, to się nie da tutaj powiedzieć inaczej, także przebiegi są łagodniejsze i chorych jest mniej i sytuacja jest dużo lepsza. Jest to zasługa tego, że mamy doskonałe szczepionki, doskonałe leki, ale pamiętajmy, że jest to choroba ciągle groźna, szczególnie dla osób starszych, dla osób z wieloma chorobami, dla osób, które się nie szczepiły, dla osób, które mają również zaburzenia odporności i u nich ciągle prowadzi do śmierci. Jak podkreślają specjaliści, koronawirusy mają do siebie to, że kiedy już pojawią się w danym środowisku, to potem mutują. Tak działo się na przestrzeni lat i niewykluczone, że z biegiem czasu będą pojawiały się kolejne jego wersje. Nie bez znaczenia jest tu fakt przechorowania zakażenia SARS-CoV-2 przez większość populacji, co jednoznacznie wpływa na większą odporność. Widzimy zresztą, że ilość zachorowań wyraźnie spadła, natomiast dosyć trudno nam ocenić jednoznacznie skalę zagrożenia z tego względu, że praktycznie nie wykonujemy już testowania molekularnego. Wykonujemy testowanie antygenowe, które ma swoje ograniczenia i cechuje się jedną niższą czułością niż testowanie molekularne. Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się również szczepienia, których na masową skalę dziś się już nie wykonuje. Większość kiedyś funkcjonujących punktów szczepień przeniosło się do poradni podstawowej opieki zdrowotnej, a po niektórych zostały tylko mobilne kontenery. Obecnie szczepią się właściwie tylko seniorzy. W momencie, kiedy pojawił się nowy wariant szczepionki, też nowy wariant wirusa, było to zainteresowanie i ono nadal jest chyba jednak większe wśród seniorów, którzy, no myślę, że jakby obawiając się o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo,
Państwo i bardzo słusznie tutaj te szczepienia wykonują. Natomiast w tej chwili ten spadek zainteresowania jest widoczny. No, myślę, że też jakby te osoby, które chciały się zaszczepić, skorzystały w tym okresie pierwszego kwartału tego roku. Swoje punkty szczepień wciąż prowadzą również apteki, które podobnie jak POZ odnotowują największą liczbę podanych kolejnych dawek wśród najstarszych Polaków. Jak przekazuje Śląska Izba Aptekarska, był czas jeszcze w minionym roku, kiedy problem z dostępnością preparatu przeciw SARS-CoV-2 był całkiem spory. Po tych 4 latach to, co mogę powiedzieć w liczbach, to prawie 3 miliony zaszczepionych w aptekach pacjentów przeciw COVID, 175 tysięcy wykonanych szczepień przeciwko grypie i w chwili obecnej to pomimo, że wirus jeszcze jest, ta skala zainteresowania szczepieniami przeciw COVID spada. Jak podkreśla specjalistka, ci, którzy mają osłabioną odporność, a przechorowali COVID, są bardziej narażeni na bakteryjne zakażenie pneumokokami, przeciwko którym również warto się szczepić. Jest koncepcja zagospodarowania terenów po kopalni Mysłowice. Ze wstępnych planów wynika, że ma tam powstać ambasada Śląska, tereny rekreacyjne, sala koncertowa i przestrzeń gastronomiczna. W drugiej połowie 2024 roku miasto będzie starać się o dofinansowanie do realizacji tej wizji. Karolina Komada. Tereny po kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach, która została zamknięta w 2008 roku, mają zostać zrewitalizowane. Plany są znane od dawna, ale teraz jest już konkretna koncepcja. Na całym tym terenie, który mieliśmy do opracowania, czyli 4 hektary, no, tworzymy miks różnych funkcji. No, będzie to przede wszystkim część gastronomiczna, będzie część, która będzie związana z promocją i tożsamością śląską. Będzie bardzo dużo przestrzeni rekreacyjnej i przestrzeni wspólnej dla mieszkańców. W koncepcji uwzględnione jest Muzeum Pierwszego Powstania Śląskiego, tereny zielone, hotel, centrum aktywności ruchowej i rozrywki. W środkowej części, czyli takie serce tego terenu, no to jest najważniejszy obiekt, który tutaj planujemy. To ma być Śląski Dom Kultury, my też ją nazywamy Ambasadą Śląską. No i to ma być wyjątkowy obiekt, który będzie pełnił różnorodne funkcje, ale związane z promowaniem tożsamości i dziedzictwa śląskiego. Miasto przejęło tereny po kopalni od SRK w 2021 roku. Od tamtej pory trwają dyskusje na temat jego zagospodarowania, ale i tak na końcu wszystko będzie zależeć od pieniędzy. Można tylko i wyłącznie oczekiwać możliwości pozyskania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, kolejnych środków, bo te 7,5 miliona, o których mówiłem, to są środki już wstępnie przyznane miastu. Mamy już przyznane 49 milionów na drogi dojazdowe, więc uważam, że to jest kapitalny początek. A oprócz tego też należy pamiętać, że to jest teren, który będzie trzeba oddać po części w ręce przedsiębiorców, firm, które chciałyby tam inwestować. Rewitalizacja terenów pokopalnianych to jeden z kilku dużych projektów, które są planowane w Mysłowicach. Urzędnicy chcą zmodernizować miejsca, które nawiązują do wydarzeń historycznych, zaczynając od odbudowania całej Pierzei Północnej Rynku, aż po zagospodarowanie Trójkąta Trzech Cesarzy. Jest tam dużo zieleni, dużo miejsca na różnego rodzaju aktywności, które tam zostały zaprojektowane. No i też przede wszystkim takie miejsca historyczne, które upamiętniają ten styk Trzech Cesarstw. No i też pewne wydarzenia, które tam miały miejsce. Ale jest to piękny teren do takich tak naprawdę wycieczek turystycznych. W połączeniu z Muzeum Stacji Emigracyjnej, z Muzeum Miasta Mysłowice, to już jest naprawdę ciekawy, bardzo ciekawy projekt. Muzeum Stacji Emigracyjnej będzie otwierało drogę do promenady. Miejsce ma nawiązywać zarówno do emigracji, jak i do obozu pracy Rosengarten, który tam funkcjonował. To jednak na razie tylko plany, które nie wiadomo czy i kiedy zostaną zrealizowane. W kolejnych miastach rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli. Rodzice mogą wskazać 3 preferowane placówki, ale to, do której ostatecznie dostaną się ich dzieci, będzie zależeć od liczby chętnych, wolnych miejsc i punktacji. Gminy mają wprawdzie obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolach dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, ale niekoniecznie w placówce wybranej przez rodziców. Karolina Komada. Rusza nabór do 29 publicznych przedszkoli w Dąbrowie Górniczej. Rekrutacja potrwa tu do 13 marca. Rodzice mają prawo, możliwość wybrania jakby 3 jednostek, czyli tak zwane 3 preferencje. Przy czym ta pierwsza preferencja to jest to przedszkole, które jest ich wymarzonym przedszkolem i które chcieliby właśnie, żeby dziecko tam się dostało. I po zarejestrowaniu, po wypisaniu tego wniosku, rodzice powinni wydrukować ten wniosek, podpisać i zanieść go właśnie do przedszkola pierwszej preferencji.
Miasto oferuje 1000 miejsc dla dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne. 4 kwietnia zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli, co nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do danej placówki. Później rodzic musi jakby potwierdzić wolę, czy jednak chce do tego przedszkola, żeby dziecko uczęszczało, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że ktoś może w trakcie zrezygnować, zmienić właśnie, albo się na przykład przeprowadzić, więc rodzic musi potwierdzić wolę. Nabór do przedszkoli rozpoczął się także w Sosnowcu i potrwa do 12 marca, a w Mysłowicach i Rybniku do 15 marca. Natomiast w Katowicach rekrutacja rozpocznie się 13 marca i potrwa do 26 marca. Zasady w całym województwie są podobne. Elektroniczne wnioski, maksymalnie 3 wskazane placówki, a potem oczekiwanie na wyliczenie punktacji. Mamy kryteria ustawowe i one oznaczają przydzielenie 100 punktów dla danej osoby rekrutowanej. I to są takie kryteria jak chociażby wielodzietność bądź niepełnosprawność, czy to dziecka, czy członków rodziny tego dziecka, które aplikuje do danego przedszkola. I mamy też kryteria tak zwane miejskie i to są kryteria takie jak wyszczepienie bądź zaświadczenie o tym, że dane dziecko nie potrzebuje przeprowadzenia takich szczepień bądź są przeciwwskazania medyczne. To są kryteria takie jak praca rodziców bądź uczenie się ich. Pełne harmonogramy i informacje dotyczące warunków rekrutacji rodzice znajdą na stronach poszczególnych urzędów miast. Rekrutacje przeprowadzane są w formie elektronicznej. Rodzice dzieci już chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce i nie biorą udziału w rekrutacji, a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji nauki. Reprezentacja Polski w piłce nożnej wraca na Stadion Śląski. Na razie ta młodzieżowa. 26 marca kadra do lat 21 zagra w Chorzowie z reprezentacją Bułgarii. Paweł Jędrusik. Chociaż to rozgrywki młodzieżowe, stawka będzie wysoka. Polacy zagrają z Bułgarami w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2025 roku. Nasza reprezentacja wciąż ma szansę na awans na tę imprezę. Już dzisiaj rusza sprzedaż biletów na mecz. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ślązacy kochają piłkę nożną. Ślązacy kochają reprezentację Polski. Także jestem spokojny i myślę, że tutaj zgromadzimy kilkutysięczną publiczność, która nasze Orlęta będzie dopingować. Mamy dobrą pozycję wyjściową w grupie. Jesteśmy na ten moment na drugim miejscu. Bilety nie są drogie, bo kosztują 15 i 20 zł. Dokładamy wielu starań, żeby Stadion Śląski stanowił bramę do spełnienia marzeń nie tylko tych o profesjonalnym sporcie, ale również o tym sporcie, nazwijmy to, raczkującym. A takim finalizowaniem młodzieżowego sportu, w szczególności piłki nożnej, jest obecność tutaj reprezentacji polskiej młodzieżowej. To zarówno U17, jak i U21. Ale kibice na Śląsku cały czas czekają na to, kiedy na Stadion Śląski wróci dorosła reprezentacja Polski. I jak się okazuje, nie jest to wykluczone, co potwierdzają głosy z PZPN. Mi się bardzo marzy, żeby reprezentacja Polski wróciła. Ja mam taki przykład, bo ja na oczy z ruchu Chorzów i te 10-15 tysięcy ludzi, co było, doping był większy, mocniejszy niż po prostu na Stadionie Narodowym. Czyli to jest taka magia tego naszego stadionu, doping po prostu piłkarze niesie. Na razie o tym dopingu przekonają się młodzieżowi reprezentanci Polski, dla których będzie to już 6 mecz w eliminacjach. Taki był poniedziałek. Jutro zapraszam na informacje o stałych porach.